Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będę robił drożdżówkę ze śliwkami. Ale nie taką, wiecie, drożdżówkę jak zawsze, tradycyjną, tylko dodam jeden składnik, dzięki któremu drożdżówka zachowa świeżość i wilgotność przez kilka dni. Ej, no i przecież o to nam chodzi, prawda? A co to będzie za składnik? A no właśnie, serek mascarpone. Brzmi lekko dziwacznie, ale uwierzcie mi, jaka drożdżówka jest pyszna, jaka jest pulchna i delikatna, to sobie nawet nie wyobrażacie. A więc zaczynamy. Musimy zrobić rozczyn. Muszę poddać trochę mleka. Ale pamiętajmy, żeby mleko nie było za gorące. A do większej miski będę wkruszał pomału drożdże. Świeże drożdże. Posypuję cukrem i zalewam podgrzanym mlekiem. Rozmieszajmy i dodaję kilka łyżek mąki. Powiedzmy 6 sztuk. Przykryję ściereczką i poczekam około 15 minut, żeby sobie drożdże zdążyły, wiecie, wystartować. Zobaczmy. No, drożdże się spieniły, to dobry znak. To znaczy, że ruszyły. Ale zanim zacznę cokolwiek robić, już sobie masło rozpuszczę, czy roztopię. Tak delikatnie na małym ogniu. I dobra, i teraz tak. Do rozczynu dodamy jajka, ale najpierw je porządnie wymieszam z cukrem. Następnie dodam trochę cukru waniliowego. On jest drobniutki, więc możemy go dodać teraz. I wsypujemy pomału mąkę. Dodam szczyptę soli. I resztę mąki. I możemy zacząć wyrabiać już ciasto dłońmi. Gdy już wstępnie ciasto wyrobiliśmy, dodajemy serek mascarpone i porządnie wyrabiamy. Na sam koniec dodaję roztopione masło. I wyrabiamy do momentu, aż ciasto wchłonie cały tłuszcz, całe masło. Oczywiście całą listę składników znajdziecie w opisie filmu. Ciasto mam wyrobione, przykrywam ściereczką i zostawiam do wyrośnięcia. No i ciasto mam wyrośnięte, proszę bardzo. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. I musimy przełożyć teraz do blaszki, w której będziemy piekli. Ale blachę najpierw musimy wysmarować masłem. Tylko zróbmy to bardzo porządnie. Gotowe. I teraz możemy przełożyć ciasto. Musimy w miarę równo ciasto rozprowadzić po dnie blachy. I tak przygotowane przykrywam ściereczką i zostawiam do ponownego wyrośnięcia.
ciasto sobie wyrasta, potrwa to około 15, może 20 minut, a w tym czasie zrobię kruszonkę, marcepanową kruszonkę. Zobaczcie, tutaj mam marcepan. To jest nic innego jak masa migdałowa z cukrem. Do miski wsypuję mąkę pszenną, dodaję cukier. Masło, temperatura pokojowa najlepiej. I marcepan. Również taki mięciutki. I wyrabiamy. Jak widzicie, na stole przede mną jest trzecia część moich kulinarnych książek. Oddasz fartucha 3. Jakie to jest dobre. Zachęcam do zamawiania na przedsprzedaży. Link zostawię wam w opisie filmu. No i kruszonka zrobiona. Czekamy na ciasto. Ciasto sobie wyrosło. Zobaczcie. Tak powinno wyglądać przed włożeniem do pieca, to znaczy do piekarnika. Ale zanim to zrobimy, to musimy przygotować śliwki, do których wsypuję trochę mąki ziemniaczanej. No, dobra. I niewielką łyżkę cukru. To zapobiegnie nadmiernemu oddawaniu soków. Dobra. Teraz z powrotem ciasto na warsztat i musimy je wysmarować roztrzepanym jajkiem wymieszanym z mlekiem. Drożdżówa jak tralala. Mówią, że nie każdy ma rękę do ciast drożdżowych. Zobaczymy, jak to będzie u mnie. Czy to jest mit, czy prawda? I teraz układamy śliwki miąższem do góry. I teraz kruszonka. I pamiętajmy, że kruszonka jest na marcepanie. Ona szybciej brązowieje, nie robi się taka złocista jak tradycyjna kruszonka tylko z cukrem. Dlatego warto przygotować sobie kawałek papieru do pieczenia i w razie, gdy kruszonka będzie nam za bardzo się brązowiła, to warto przykryć papierem. Tak przygotowaną wkładam do piekarnika rozgrzanego do 175 stopni na jakieś 40 minut, może 45 minut. Zależy od piekarnika. No i drożdżówka upieczona. Odstała sobie, trochę przestygła, więc możemy spróbować. O. Wygląda wyśmienicie. Nie wiem, może najpierw tak. Jakiś niewielki kawałeczek ukroimy. Zobaczcie. Ona jest ze śliwkami, ona nie będzie taka, wiecie, jak bez niczego. Śliwki są dość ciężkie, ale pycha. Zobaczcie. Jak gąbeczka. Pyszna. Wow. No a ja już się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego.